Cześć wszystkim, tutaj Tyfon z Klep4LSG. Dziś po raz kolejny, jak widzicie, tu jest lunetka. Omówimy super ekstra sznipperkę. Tym razem polecimy z budżetem, a dokładniej mamy 240 zł i 350 na lunetę. No, także będzie, jak nazwa, jak wcześniej powiedziana przeze mnie kwota wskazuje, well. A dokładniej MB02F, jak wood. Tak, F według Wella oznacza wood. Mamy piękny kartonik z zdjęciem naszej repliki. Mamy wersję F, E, G, H. Czyli to jest ta tańsza wersja bez lunety. Mamy ślicznie wszystko ładnie napisane, że tutaj mamy 2426 gram, 950 cm. Tak, tu jest napisane 950 cm. Replika ma 9,5 metra. Tutaj, żeby nie było, że kłamne. Autentycznie. Oczywiście producent deklaruje również zasięg od 40 do 50 metrów. 384 fpsów, także no normalnie American Sniper. Dobra, w pudełku takie handki kartonowe znajduje się papierologia, ale to akurat pasza sklepowa, pas nośny, komplet kluczy do rozłożenia i złożenia repliki, szybko ładowarka, magazynek oraz nasza super ekstra sznajpa z wyciorem. Tak jak wcześniej czytałem, 9,5 metra, 2,5 kilo. A tak naprawdę jest to 95 cm i niecałe 2,5 kg. Replika jest to jedna z pierwszych wariacji VSR, jeśli chodzi o Wella. To jest powiedzmy taka krótsza wersja, czyli można ją porównać do G-Speca z tłumikiem. Ale no, tak. Generalnie wykonana jest dosyć skrzypiąco jak to Well. Z ciekawostek, w kolbie znajduje się metalowy bądź betonowy klocek dociążający mniej więcej 300-350 gram takiego tutaj klocka. Także jeśli go wyciągniemy, będziemy mieli jeszcze lżejszą replikę, a klocek może służyć nam jako kotwica. Szynę możemy sobie odkręcić. Tutaj mamy dokładnie cztery imbusiki, które jak odkręcimy, będziemy mieli bardzo ładną, prostą kolorę zamkową. W zestawie również jest przymocowana szyna RIS i montaż do zawieszenia przedni, tylny. Super. Chopek, jak to w VSR, regulujemy w ten sposób. O. Nawet ciężko chodzi. Myślę, że szło by było to nawet wyregulować. Tutaj tą dźwigienkę góra-dół. Powinno być widać. Ten guziol zwalniacz naszego magazynka. Magazynek na bodajże 25 kulek. Sprawdzimy też przy porodzaju magazynek Action Army na 50 kulek. Ale ciekawostka, magazynek kosztuje 50 zł, więc mamy 5 magazynków albo L. Wiadomo, wybrałbym 5 magazynków. Dobra, jako iż jest to replika czterotaktowa, więc raz, dwa, trzy, cztery. Od całe działanie czterotaktu. A, i wiadomo, końcówkę lufy możemy odkręcić i dać adapter na tłumik. To jest normalnie na gwincie. Kręcić. Dobra. Mamy tutaj nawet indywidualny numer seryjny, więc jest bardzo długi. 25250605. Jeśli aż tyle tych Wellów natłukli, to współczuję. Czy zaraz się posypie hejt, dlaczego nie lubię Wella? Mam do tego dużo powodów. Ale dobra. Powiedzmy, jakiś czas temu mieliśmy w filmie Tokio Marui Action Army po naciągnięciu sprężyny. Widzieliście, jak to chodzi, to powinno samo wracać, jeśli jest dobrze
ma dobry ślisk. Już tu nie jest najgorzej. Myślę, że wystarczyłoby przesmarować i zmienić ślisk. Tutaj ta dźwigienka to jest bezpiecznik. W tylnym położeniu jest bezpiecznie, w przednim położeniu jest niebezpiecznie. Pytanie dla kogo? Dla strzelającego czy osoby, do której strzelamy? Ale dobra. Producent deklaruje około 400 fpsów. Co sprawdzimy? Generalnie sprawdzę to na magazynku Action Army, bo podnosi wartość repliki o 20%. Jeszcze załadujemy kuleczki, to w ogóle już będzie replika bardzo droga. A jak kupimy BLS-y 50 albo inne super ekstra snajperskie kulki, gdzie kulka już kosztuje 4-5 groszy, to naprawdę będzie droga snajperka. Najważniejsze, bo nasza snajperka nie będzie miała zasięgu 17 km bez potężnej lunety 3.9x50. Dobra, generalnie poprawiłem montaż, szkoda by było, żeby ta luneta mi spadła na ziemię, bo ja po prostu lubię. Także chyba będzie dupa. Zobaczymy, czy ten sam wypada. Zrobimy inaczej. Na naciągniętym cylindrze zaczepi się magazyn. Dobra. Magazynek nie trzyma się. Sprawdzimy, czy poda kulkę. .436. .438. 438. Właśnie wypadła kulka. Znaczy, że chopek jest tak średnio poprawnie złożony. Wybijemy drugą kulkę. Docisk chopka w tym momencie jest mniej więcej na 1/3. Może kulka sama... Dalej sama wypada. Docisk chopka teraz jest mniej więcej na 40%. Połowa. Na maksa, więc gumka hopa w stoku nadaje się do wywalenia. Bardzo ładna rozbieżność od 380 do 440, ale zrobimy tutaj. Postawię chronograf na wprost. Chronograf jest na wprost. Musimy jak najdokładniej sprawdzić to. .430. .442. Dobra. Magazynek sam nie wypadnie. Aż sprawdzimy, czy oryginalny magazynek również jest tak świetny i że nie wiem, z jego magicznym sposobem przestaną wypadać kulki. Co szczerze wątpię. Załadujemy sobie 3. Chociaż na bogatość. Cały magazynek.
To jest kwestia już. Bunki hopa. Także tak, jesteśmy świadomi, że zaraz obije się o nas gigantyczna fala hejtu snajperów odnośnie jaki to łeb jest świetny, ale nie jest świetny. Moim zdaniem snajperki Wella nadają się tylko i wyłącznie do strzelania do puszek. Chyba, że wpakujemy w nie wartość 4 Welli, to może będzie strzelała jakoś. W tej replice na dzień dobry jest do wymiany gumka hop-up. Pytanie, czy w tą komorę wejdzie na przykład gumka Maple Leafa, bo nie raz i nie dwa słyszałem i widziałem, że ta gumka na przykład nie pasowała. Że gumka Maple Leafa nie pasowała, że gumka Bula nie pasowała, a to są chyba jakieś, to są moim zdaniem najtańsze sensowne gumki do fałserek. Więc jeśli ktoś szuka repliki do powieszenia na ścianie bądź strzelania do puszek, i owszem, polecamy. Zapraszam do naszego sklepu stacjonarnego oraz internetowego po taką lunetkę, taki magazynek, taki na przykład, żeby podbić wartość naszego Wella w tym momencie. W tym momencie moglibyśmy już kupić jakiegoś najtańszego Marui, który strzela w stoku pierdyli od razu lepiej. Także bajo.